Siemaneczko, piękny dzień, krótki filmik. Byłem na spacerze z mamą, wpadłem na taki pomysł, żeby o tym nagrać. Tak już o tym ostatnio myślałem, o stopniowym przechodzeniu danych rzeczy. Czyli jak ktoś nie ma silnej woli, to niech się nie rzuca na ostro głęboką wodę, na przykład z mięsnej diety, na nie wiem, na same soki i później... Wiadomo, każdy może moim zdaniem przejść od razu na soki i owoce. To jest lajtowe. Lajtowe dla organizmu, zacznie sobie ogarniać. Wiadomo, że to może troszeczkę szok, ale ogarnie. Ale jak ktoś nie czuje tej woli, to stopniowo, krok po kroczku. Odłóżcie nabiał. Odłóżcie mięso, jajka. Krok po kroczku. Później z gotowanych rzeczy, coś co jest bardziej śluzotwórcze, kwasotwórcze, zacznijcie odkładać, zostańcie przy ziemniakach z piekarnika, dyni, bataty, zróbcie sobie krem z dyni, starta marchewka z jabłkiem, duże takie sałatki warzywne, w sensie na przykład nawet zrobić sobie spaghetti z marchewki, do tego inne jakieś pomidorki, coś w tym stylu. Ja dawałem sos z awokado. Co z awokado pomaga być takim sytym człowiekiem, że potrzebujecie tego, z tego posiłku, on was tak wypełni. Także sos z awokado, perfecto. Nie jest to najlepszy owoc, bo zostawia śluz, ale krok po kroczku, pamiętajcie. Stopniowo to daje też efekty. Także no, był gościu, co był na samych ziemniakach i też przez rok i mega ogarnął otyłość i inne rzeczy. Możecie sobie obczaić, na pewno znajdziecie na necie, jak piszecie goście, co tam jadł rok i ziemniaki. Także krok po kroczku do przodu i są efekty. Zawsze jak odłożycie jakiś syf, to organizm ma łatwiej z ogarnianiem. Ja teraz też nie jestem na najwyższym levelu oczyszczania, bo mógłbym mieć krótsze okno żywieniowe i jeść na przykład głównie cytrusy, winogrona, a nie jeść na przykład w ogóle daktyli, a zdarza mi się zjeść. Także no, na luzie, spokojnie do przodu. Dzisiaj może sałatkę sobie zrobię i może być awokado. Także powolutku. Widzę, że nerki filtrują, jest osad. Także jest dobrze, no. Piję sobie ziółka, jest elegancko. Krok po kroczku, piękny dzień. Życzę wam udanego dnia. Jeżeli nie czujecie się z czymś, to się nie spieszcie. Trwale, krok. Jak czujecie, że macie silną wolę, no to pewnie, działajcie. Ja jadłem mięso, a następnego dnia byłem weganem. Jak się czujecie na siłach, to do przodu. Bardziej. A jak nie, to krok po kroczku, powolutku. Trzymajcie się. Miłego wtorku? Nie wiem, jaki jest dzień, może poniedziałku.